Stowarzyszenie na rzecz wspierania edukacji Spinnaker od 1 września 2014 roku realizuje projekt pod nazwą Spinnaker dla niepełnosprawnych w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszu Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Projekt zakłada przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu rodzin z dziećmi autystycznymi poprzez prowadzenie różnorodnych form wsparcia, takich jak warsztaty i szkolenia dla rodziców, dyżury specjalistów, pedagoga specjalnego, logopedy, terapeuty biofeedback, terapeuty terapii behawioralnej, terapeuty terapii integracji sensorycznej, psychologa, psychiatry, porady prawnika, obozy letnie i zimowe dla rodzin. Utworzono zespół diagnozujący, grupy wsparcia dla rodzin, stworzono poradnie online. Każde dziecko zostało objęte bezpłatną terapią oraz bezpłatną diagnozą pod kątem autyzmu. Wszystkie działania odbywają się w wędrującym ośrodku diagnozy, terapii autyzmu, który obejmuje powiat grudziądzki, wąbrzeski, golubsko-dobrzyński oraz nakielski. Dzięki tej formie uzyskaliśmy dostęp do rodzin najbiedniejszych o utrudnionym dostępie do form wsparcia przez bariery finansowe i społeczne. Siedziba stowarzyszenia, ulica Waryńskiego 104, 86 300 Grudziądz. Strona internetowa www.edukacjagrudziac.com.